Na tym filmie pokażę problem drzew decyzyjnych, a dokładniej wykorzystam drzewo decyzyjne do podjęcia decyzji. Mamy problem taki. Posiadamy mieszkanie i chcemy albo to mieszkanie sprzedać, albo to mieszkanie dalej wynajmować. Jeżeli rozważamy decyzję wynajem mieszkania i rozważamy, że to mieszkanie będzie wykorzystywane przez 10 lat i określamy, że miesięcznie jesteśmy w stanie zarobić 1000 zł, to w skali 10 lat w stosunku miesięcznym możemy zarobić 120 tysięcy złotych. Jeżeli jednocześnie uważamy, że istnieje pewne ryzyko, że nie będziemy mogli tego mieszkania wynająć, przez 10 lat mieszkanie będzie stało puste, a koszty utrzymania takiego mieszkania wynoszą na przykład 400 zł, to w skali 10 lat możemy ponieść stratę na tym mieszkaniu na 48 tysięcy złotych. Znamy prawdopodobieństwo wystąpienia obu tych zdarzeń, czyli na 90% będziemy wynajmować mieszkanie i na 10%, że w ogóle nie wynajmiemy ani razu mieszkania. Możemy określić tak zwaną oczekiwaną wartość z tego wariantu decyzji, którą ja tutaj nazwałam wynajem. I wartość oczekiwana, ile możemy oczekujemy, że zarobimy na tym mieszkaniu po podjęciu decyzji wynajem mieszkania, to jest iloczyn, prawdopodobieństwo razy ewentualna wygrana plus kolejne prawdopodobieństwo razy kolejna wygrana po podjęciu tej decyzji. A więc jeżeli na kalkulatorze to przeliczymy, mamy 103 200 zł. To jest jakby korzyść wynikająca ostatecznie z podjęcia decyzji wynajmu mieszkania. Musimy w tym momencie ustalić, co jeszcze mamy do wyboru. Drugą opcją jest sprzedaż mieszkania. I jeżeli sprzedam mieszkanie, wchodzi wariant, czy będziemy to mieszkanie promować gdzieś na jakiejś stronie internetowej. Jeżeli nie będziemy promować tego mieszkania, to my możemy je sprzedać po jakimś czasie, na przykład za cenę 230 tysięcy złotych. Ale pojawia się opcja wprowadzenia takiej akcji promocyjnej. Skuteczność tej akcji promocyjnej to jest 80% i wtedy wiemy, że możemy sprzedać to mieszkanie za 300 tysięcy złotych, a jeżeli tej akcji nie wprowadzimy, może się okazać, że bierzemy to pod uwagę, że na 20% możemy to mieszkanie sprzedać tylko za 200 tysięcy. I pytanie, która z opcji jest korzystna? Czy bez ogłoszenia promowanego, czy z przeprowadzeniem takiej akcji promocyjnej. Żeby dowiedzieć się, która z tych opcji jest dla nas bardziej korzystna, liczymy znowu wartość oczekiwaną z takiej decyzji, która mówi o tym, ile korzyści przeciętnie przyniesie nam ta akcja promocyjna. Uwzględniamy przy tym prawdopodobieństwo każdej z decyzji, bo na 20% tyle zyskamy, na 80% tyle zyskamy. I wartość oczekiwana jest to suma przemnożeń. Prawdopodobieństwo razy oczekiwana wartość takiej zmiennej losowej, byśmy mogli powiedzieć. Oczekiwana korzyść w związku z przeprowadzeniem akcji promocyjnej, nazywana tutaj po prostu ceną sprzedaży takiego mieszkania, to jest 280 tysięcy złotych. I teraz, jeżeli tu mamy podjąć decyzję, czy będziemy sprzedawać mieszkanie bez ogłoszenia promowanego, czy po przeprowadzeniu akcji promocyjnej, trzeba by było podjąć decyzję przeprowadzić akcję promocyjną. Ale pytanie dlaczego? Bo ta wartość oczekiwana po przeprowadzeniu takiej akcji wynosi 280 tysięcy, co jest wyższą kwotą niż w przypadku niezastosowania akcji promocyjnej. Krótko mówiąc, bardziej się opłaca zastosować akcję promocyjną. Tutaj w tym miejscu podejmujemy decyzję, tak podejmujemy akcję promocyjną. Jaka jest, powiedzmy, oczekiwana wartość tego mieszkania, jeśli je sprzedamy? Bo na 50% wartością tej decyzji, którą tu podejmujemy, jest właśnie podjęcie akcji promocyjnej i sprzedaż mieszkania po 280 tysięcy złotych. Tu ta decyzja jest dla nas warta na dzień dzisiejszy 280 tysięcy, ale szanse na osiągnięcie takiej ceny sprzedaży mieszkania to tylko 50%. W przypadku pozostałych wariantów widzimy, że na 30% uda nam się sprzedać mieszkanie po 290 tysięcy. 10% szans jest takie, że sprzedamy je po 300 tysięcy złotych. Istnieje jeszcze możliwość, że ewentualnie sprzedamy to mieszkanie po 310 tysięcy złotych, ale szanse na to są również niewielkie i one wynoszą 10%. Gdy już znamy, ile wynosi prawdopodobieństwo każdej ceny sprzedaży mieszkania, czyli wariant podjęcia decyzji sprzedaż mieszkania, możemy określić, ile oczekujemy, jaka będzie taka przewidywana przez nas cena na podstawie tego,
ile wynosi prawdopodobieństwo otrzymania każdej cen mieszkania. Wówczas liczymy tak zwaną oczekiwaną wartość od ceny sprzedaży i w naszym przypadku będzie ona liczona jako średnia ważona tych naszych osiągniętych cen sprzedaży, gdzie wagami będą u nas te prawdopodobieństwa wystąpienia określonej ceny. Jeżeli podejmuję decyzję, czy mam sprzedawać mieszkanie, czy wynajmować mieszkanie, podejmuję taką decyzję, która daje mi ostatecznie najwyższą możliwą korzyść. I ze sprzedaży mieszkania mogę zarobić przeciętnie 280 tysięcy złotych, a w związku z wynajmem mogę zarobić 103 200 zł. Moją optymalną decyzją jest sprzedaż mieszkania i ta sprzedaż mieszkania związana jest z tym, że mogę tutaj przeprowadzić akcję promocyjną.